Dobra. Sounding Rocket Record. Na 105 km. Ucieczka z atmosfery. Chyba to już będzie zaliczone jako... Pytam się, co by nam zaliczyło misję. Dobre pytanie. Spoko, luzik. Boże, już 6 godzina, ja pierdykam. Dobra, to teraz jeżeli byśmy... Może zrobimy teraz troszeczkę inaczej. Chociaż w sumie możemy po prostu powiększyć tę bulwę. Podejrzewam. Możemy teksturę też zmienić w sumie. O, właśnie, musimy teksturę zmienić na jakąś ładniejszą, o. A przedłużmy ją. Dajmy 5,5 metra. Zmniejszmy czas palenia. Żeby też było to jakieś jeden... Może... Chyba 1,9 damy. Myślałem, że trochę nie za długo, chociaż 3,5 km przyspieszenia to nie jest jakieś szaleństwo, nie? Dam też te TWR 1.8, żeby na początku było. Podejrzewam. Rakietka 5. To powinno spokojnie ponad atmosferę wylecieć. Chyba. Chyba. Ale się okaże. To jest wszystko tanie, więc nie ma też co się przejmować, nie? Tanie jak barszcz są ogólnie te konstrukcje. Dobra, TWR 1, w ogóle 1,7 teraz TWR wynosi. Przy starcie, co ciekawe. Myślałem, że będzie więcej wynosiło przy starcie. A, bo to tamto TWR to chyba było podawane w próżni, podejrzewam. Tak mi się wydaje, że to chyba z próżni było podawane te TWR. Co ciekawe, teraz nas trochę znosi, ale to nie jest jakiś wielki problem, takie lekkie znoszenie, ale jednak, to jest trochę dziwne, że nas tu znosi teraz. Może tylko, że ta rakieta jest teraz taka długa, przez co... No właśnie, czemu nas znosi? Przecież nic nie dodawałem żadnego sprzętu. Ciekawa kwestia. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Póki co idzie... No okej. Jakoś strasznie bardzo nas nie przechyliło i jest to w miarę okej przechylenie. Nic złego ani nic dobrego nie wyjdzie. Jest takie okej, po prostu. Chciałem głównie tylko dostać teraz powyżej tych 100 km, no ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. A po APSA 40 km. Jeszcze zostało nam ponad kilometr przyspieszenia. A po APSA 70 km, 80, 90, 100, 110, 120, 125. I teraz, czy jak bardzo wyhamujemy? Teraz pytanie: czy wyhamujemy? Może tam mieliśmy zadanie na 105 km, chyba, nie? No to już do 105 km nie dotrzemy, niestety. Ale może chociaż powyżej atmosfery dotrzemy. A po APSA 101 km. Boże, ja słabo to widzę. 101 km. Bo chyba powyżej setki jest orbita. Jest kosmos w Kerbalach, mi się wydaje. Flying High. Nie, dobra. 100 chyba 5 km. Nie, no kurde, nie wiem ile, ale jeszcze nie było. Dobra, nie ma co tracić czasu. Czy jednak zabrakło? Jednak tutaj warto dodać, że zabrakło trochę. Dobrze, to zróbmy tak. Zmniejszymy trochę moc tej rakiety teraz. Damy na 2 minuty palenie. Dorzucimy mini dopalacze. Mogę to zmniejszyć? Mogę. Ponieważ... Dobra. Jeszcze raz.
Dobra, pół metrowe rozdzielenie może być. Teraz dorzucimy kolejne małe dopalacze. Damy, o właśnie, takie coś damy, byśmy dali. Dlatego oczywiście... O, trzeba zmienić teksturę. Tak, tak. Tak. I teraz pytanie, o na jaką moc damy te dopalacze? Na jak długie palenie? W sumie może TWR, żeby równało się może 2.0? Tak mi się wydaje, że to byłby całkiem dobry pomysł. Wydaje się całkiem dobry plan. Prawie 4 km przyspieszenia. Dobra, teraz będzie... Teraz będzie BAM! Dobra, no to zapłon. No nieźle, nieźle. Wygląda obiecująco. Co dodatkowo ważne, lecimy teraz ładnie pionowo. Wow! Mogłem trochę z duże przyspieszenie dać, bo coś tu nam zaczyna się spalać. Coś tu nam zaczyna się nagrzewać. Czemu ta owiewka się nagrzewa, a te owiewki się nagrzewają? Dobre pytanie. Na które niekoniecznie znam odpowiedź. Dlatego, że ten silnik się nagrzewa. Może być. Może dlatego. Cholera w sumie wie. Ale wygląda to na razie obiecująco. Zaraz nastąpi rozłączenie, tak nawiasem mówiąc. Wow! Co tu się stało? Co tu się stało? No to lecimy. 25 km apoapsa, my jesteśmy na 17 km. 30 km apoapsa. W ogóle głodny się robię. 40 km apoapsa. 45. Ładnie śmiesznie odleciało, nie? Masakra. 60 km apoapsa. 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 70, prawie 200 km apoapsa. Zobaczymy teraz, jak bardzo zwolnimy w atmosferze, ale widzę, że aż tak bardzo nie zwolnimy, więc będzie chyba nowy rekord, podejrzewam. Trochę zaszaleliśmy tym razem, widzę. Jesteśmy już na orbicie? O! Orbita zaczyna się co? Na 130 km. 130 km znajduje się orbita. Okazywa się, że nowe dane wysłaliśmy. Czyli teraz będzie trzeba pomyśleć o jakichś przyrządach badawczych, nie? No, 130 km. Niska. Może tak.
Linia Kermana. 130 km. Dobra. To ciekawe, nie spaliło się ani nic. Myślę, że już w tym momencie to, taką prędkość osiągniemy, że powinno się spalić, ale jednak jak widać nie. Jednak jak widać nie. Trzeba będzie w ogóle nauczyć się używać ogólnie proceduralnie generowanych tych całych zbiorników na paliwo ciekłe, a to już nie będzie takie proste. Dobra, jaki teraz kontrakt byśmy dostali na te małe rakietki? Ile w ogóle nauki mam? Mamy 18 nauki, niedużo brakuje nam do... Aha. Aha. Trzeba było wziąć na ucieczkę z Kerbinu, widzę tamtą misję. No szkoda. km osiągnij. Z palcem w nosie. Tylko żeby teraz osiągnąć te 280 km. To potrzebujemy lepszych dopalaczy. No, tak właśnie myślę o jednej rzeczy. Coś takiego zrobić. Sześciometrową rakietę walniemy tym razem i większe dopalacze troszeczkę. O. O, i teraz tak. Damy tu nadal 2 minuty palenia, chociaż... Może więcej? Damy 130 sekund. Ale damy krótsze palenie tych dopalaczy bocznych, żeby było te TWR cały czas te 2.0. I byśmy mieli 4 km ponad. To nadal bez szału w sumie. Lekko powiększmy tutaj. Tam 6,5 metra. To jest co ciekawe trochę pod kątem. Ciekawe jak taka konstrukcja się sprawdzi. Dobre pytanie. Trzeba trochę danych powysyłać, podejrzewam. No i czy uda nam się na te dostać, kurde, na te 280 km? To jest dobre pytanie. W ogóle zobaczymy, jak to, w ogóle jak to będzie działać w ogóle, to jest dobre pytanie. No to leci. Niezłe przyspieszenie. No ale to jest dość oczywista oczywistość tutaj. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Znowu co się zaczyna nagrzewać. Podejrzewam, że to są... A może są po prostu te silniki?
One osiągają tam prawie 700 stopni ciepła, więc no jednak dość sporo. Ale raczej nic się nie powinno tutaj nagrzać i rozdupczyć, podejrzewam. Przyspieszmy lekko czas. Papa. Dopalacze. No teraz będzie tak jakby troszeczkę chwila prawdy. Jeszcze sporo przyspieszenia przed nami. Trzeba będzie porobić w końcu konstrukcje, które będą bardziej przechylały się, jakoś obalały, tylko jeszcze nie do końca wiem, jak to w sumie zrobić, ale jakoś to zrobimy jeszcze. Prędzej czy później. Jakoś nad tym pomyślimy. Dobra, 70 km apoapsa. 1,5 km przyspieszenia nadal zostaje. Chyba 280 km powinniśmy zrobić, podejrzewam, spokojnie. Boże, nawet nie wiem, czy nie zrobimy zaraz sporo, sporo więcej, nie? W sumie. Będzie niezłą wysokość zrobimy, czuję. Możemy wysłać trochę badań. O, super. 290 km apoapsa. Akurat, kurde, ja myślałem, że będzie sporo więcej. A w sumie 280 km akurat wyjdziemy. Warto tutaj dodać, że akurat. Akurat do tej apoapsy dolecimy. Dobra, i starczy nam na nową technologię, warto tutaj też dodać. Jaką to ma odległość działania? To ma odległość działania 200 km, a mamy jeszcze połączenie z KSC. Nie wiem jakim cudem, że to ma 200 km działania, no ale w sumie dobrze. Dobre i to. Zaraz, przyspieszyłem czas, ale zaliczyło na misję? Zaliczyło. Dobra, to niech sobie tam spada, nie będziemy tracić czasu na to. No dobra, mamy już tak, 70 tysięcy hajsu i stać nas na nowe odkrycie. Co będą? Dostajemy w ogóle decouplery. A mogę nowe silniki, nowe różne inne rzeczy. Ale czy ja muszę w tym momencie coś takiego, że nie to. O, wywaliło grę. Ja. Zdarza się. Przekroczyliśmy limit pamięci RAM, widzę. Co mieliśmy w sumie zrobić teraz? Jakiś kontrakt? Było cokolwiek? ...440 km. Jak to oficjalnie chcą, żebym zaczął program kosmiczny? Że zacząłem program kosmiczny! WTF. A 440 km chcą, żeby dotarł. Spróbujmy. To już musimy naprawdę się postarać, wydaje mi się. To już trzeba by było się naprawdę postarać w tym wypadku. Jak w sumie to zrobić? Tak. Czekaj, czy to mi się pomniejszyło? Tak, po mnie wiedzieć, czemu się pomniejszyło. Ciekawe, czemu mi się pomniejszyło. Może jakiś limit osiągnęliśmy? Dziwne. Teraz znowu, Boże. Ta gra ewidentnie ma czasami jakieś problemy.
czasami nam załapuje, czasami nie załapuje jakichś ograniczeń. Zobaczmy może. Spróbujmy zrobić... rakiety na paliwo stałe. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Dodatkowo silnik. Teraz tak, ten silnik działa na co? Bo teraz to musimy rozkminić. Ten silnik działa na... na anilinę. Anilin. Na anilinę i w sumie spoko, sprzestrzenie. Na anilinę i Irfna, co to jest? W ogóle, dobra, trzeba tutaj się doedukować. Anilin. Co to jest anilina? Anilina to jest fenyloamina, organiczny związek chemiczny, najprostsza amina aromatyczna. I oczywiście wykorzystują się przy wytwarzaniu paliwa rakietowego i materiałów wybuchowych. A dodatkowo mamy też IRFNA-3. IRFNA-3. Po prostu IRFNA. Dobrze, dobrze napisałem. IRFNA-3. Nie wiem, co to jest IRFNA-3. Trzeba się jakoś dokształcić, nie? No ale dobra, tam szczegół. Pewno jakiś katalizator czy coś innego. I potrzebujemy dopalaczy. Gdyby to było w dwukrotnej symetrii, to będzie rakietka 7 w takim rozrachunku. Damy 4-metrowe dopalacze. Na pół metra to zmienić trzeba wygląd tego. O! White side, to mi się podoba. Fajnie się komponuje całkiem ze sobą. I to ma 5300 km przyspieszenia. Kurde, trochę za... metrów przyspieszenia. Pytamy się wtedy ile? 400, nie? Więc w teorii dotarcie
Co się cykam? I tak mamy przecież. Tak, i tak mamy przecież możliwość sterowania teraz ciągiem tutaj, nie? Więc to i tak nie jest tak źle. W przyszłym razie będziemy mogli zwiększać poziom zaawansowania tych silników. Ale teraz widzę, to na razie nie specjalnie działa. Teraz mamy TWR w ogóle jakieś mega wysokie. Mam 1,7 TWR. Powinno być, według mnie, wydaje się dobrze. Dobra, sprawdźmy. Nie zaczepiłem jeszcze tego, nie dałem zaczepu. No trudno. Ta. Ta. No to lecimy na Szczecin. W ogóle mam jakąś kontrolę nad pojazdem teraz, widzę. Chyba. Może w Houston mamy problem. Trochę nie idzie po naszej myśli. Co poszło nie tak, ja się pytam. Ja jeszcze raz, może coś źle zrobiłem? Może mamy jakąś kontrolę i to trochę za wcześnie odpaliłem wszystko. Nie, on zarzuca na bok. Wydaje mi się, że to WR trzeba będzie zwiększyć. Wydaje mi się. Za mało mocy mamy. Jak na mój gust. Więc trzeba zwiększyć przyspieszenie tych rakiet. No, a teraz powinno być lepiej. Teraz tak jakby stabilnie leci.
No i teraz jest ok. Teraz jest ok. Trochę tylko nie w tą stronę się obraca, co powinno, ale to kat jest szczegół. Dobra, rozdzielenie. Wow, jebło. Tak trochę jebło. A tu z kolei mamy za małe te WR. Za mały ciąg generujemy. Trzeba będzie zmniejszyć tę część. No. Ciekawe. Ciekawe. Potrzebujemy lotek. Nie tylko stabilizatorów, ale i lotek. Bez lotek daleko nie zalecimy. No bo mamy za mało mocy przy starcie, czyli trzeba co? Musimy dać mniejszy zbiornik w sumie tak de facto. Po prostu.